Cześć, tutaj Marekki. W podcaście sztuka i Commerce podpowiadam, co możesz zrobić, żeby twój sklep internetowy był lepszy od konkurencji, a klienci składali zamówienia na jak najwyższe kwoty i robili to częściej. W 29 odcinku subiektywnie podsumowuję rok 2020. To był rok całkowicie inny niż wszystkie, więc razem przypomnimy sobie, jak wyglądał, co ciekawego się w nim wydarzyło. I jaki wpływ miały te wydarzenia na polski e-commerce. W chwili, w której nagrywam 29 odcinek, 2020 rok zmierza pomału ku końcowi. Chociaż gdyby po 31 grudnia zaczął się 32 grudnia, to chyba nikogo by to nie zaskoczyło. To, co działo się w tym roku, na pewno skłania do głębokich przemyśleń. W mojej ponad 30-letniej karierze na stanowisku człowieka, w pracy zwanej życiem na pewno był to rok najbardziej zakręcony, dziwny i nieporównywalny z żadnym poprzednim. Ale był to też rok na swój pokręcony sposób wartościowy. Pandemia koronawirusa, bo to był główny bohater 2020 roku, zmusiła praktycznie nas wszystkich do zmian. Takich zmian, które dotyczyły wielu różnych obszarów, zarówno tych prywatnych, jak i zawodowych. Na poziomie biznesowym na przykład wiele firm w przeciągu dosłownie kilku dni musiało pokonać bariery technologiczne i jeszcze te mentalne, żeby zmienić model pracy ze stacjonarnego na zdalny. Przejść ze spotkań na żywo do spotkań w internecie. Nauczyć się pracy i mierzenia się z codziennością w środowisku rozproszonym. I są firmy, którym przyszło to stosunkowo łatwo. Chociażby większość branży IT. Pamiętam, że my podjęliśmy decyzję o przeniesieniu pracy na zdalną w czwartek 12 marca, no a w piątek okazało się, że proces i tak od poniedziałku musiałby się wydarzyć i właściwie ta decyzja podjęłaby się wtedy sama. To jest jeden z tych przykładów, gdzie przechodzenie na zdalne przebiegało bezboleśnie, przynajmniej w miarę bezboleśnie, no ale co na przykład z firmami handlowymi z sektora B2B, gdzie sprzedaż opiera się o relacje i ciężką pracę w terenie? Te firmy, które nie są dojrzałe technologicznie albo po prostu przez kilkadziesiąt lat funkcjonowały w modelu stacjonarnym, no niekoniecznie miały tak łatwo i tam nie wszystko poszło tak gładko i przyjemnie. Nie było jednak wyjścia i z mniejszym lub większym trudem zaczęliśmy pracować z domów. W konsekwencji okazało się, że może wcale nie trzeba pokonywać tych kilkuset kilometrów dla dwugodzinnego spotkania, no bo równie dobrze można zrobić telekonferencję, co jeszcze do niedawna było nie do pomyślenia. Chociaż umówmy się, że to też nie był wniosek, który pojawił się w firmach z dnia na dzień, bo też znam przykłady, gdzie handlowcy na pracy zdalnej byli pod dość dużą obserwacją zarządu. Czy w ogóle pracują? Szukało im się trochę zadań na siłę, i trudno było uwierzyć, że ludzie, którzy na co dzień jeżdżą z pracy w domu, będą wyciągali takie same maksimum. Skoro już o pracy zdalnej i o siedzeniu w domu mowa, to tam też pojawiły się wyzwania. Musieliśmy przecież trudy pracy, i to często nie jednej osoby, bo pracował na przykład mąż z żoną, połączyć z trudem wychowywania dzieci, które uczyły się w tym czasie zdalnie i wyglądało to bardzo różnie, w zależności od tego, do jakiej te dzieci chodziły szkoły, w jakim były wieku i jaki aktualnie miały program. Dla wielu rodzin to w ogóle był bardzo poważny egzamin ze spędzania razem czasu i takiego poznawania się na nowo. W tym wypadku też trzeba sobie powiedzieć, że niektóre rodziny zdały ten egzamin śpiewająco, innym poszło zdecydowanie gorzej. Koronawirus istotnie wpłynął też na to, Jakie mamy w życiu priorytety? Jak się okazało, można tym samym samochodem jeździć rok dłużej i nic właściwie się nie stanie. Może niekoniecznie trzeba wydawać tyle pieniędzy na ubrania, na biżuterię, na drogie dodatki. Tym bardziej, że często bywały ważniejsze obszary, gdzie te pieniądze trzeba było wydawać. Szczególnie wtedy, kiedy nad głową wisiało ryzyko straty pracy. Inaczej mówiąc, koronawirus pokazał nam wszystkim, że można być szczęśliwym nawet w świecie, w którym tak naprawdę niewiele można. Trzeba tylko inaczej spojrzeć na to, co nas otacza. Ale w tym wszystkim nie można nie mówić o tej drugiej stronie medalu, tej gorszej stronie medalu. Trzeba wspomnieć o tych wszystkich dramatach, które wydarzyły się w tym czasie, o niepewnym i surowym rynku pracy w wielu branżach, o pozamykanych biznesach. Czy nawet o firmach, które musiały ogłosić upadłość? Mniej lub bardziej poważne konsekwencje zdrowotne dla milionów ludzi na całym świecie to też jest coś, czego nie da się ominąć, mówiąc o 2020 roku. I mówiąc szczerze, mi jest łatwo, stosunkowo łatwo mówić o 2020 roku i o pandemii no bo poza ograniczeniami i przeniesieniem się na tryb zdalny, w zasadzie innych problemów nie odczułem. Powiedziałbym nawet, że wręcz przeciwnie. Takim najważniejszym chyba problemem i moją bolączką było to, że nie mogłem się tyle spotykać z klientami, co bym chciał, a bardzo lubię to robić. Ale ogólnie per saldo wyszło bardzo dobrze. Głównie dlatego, że e-commerce miał się też całkiem nieźle. Ale już właścicielom w branży fashion z silnym kanałem offline niekoniecznie było tak miło. Pamiętam, jak do jednego z odcinków szukałem przedstawiciela branży fashion. To było jakoś w kwietniu i... Jedni e-commerce menadżerowie nie mieli czasu, bo mieli bardzo dużo pracy, a inni najzwyczajniej w świecie nie mieli ochoty, bo był to dla nich tak trudny okres, że nie do końca chcieli oni po prostu rozmawiać. I tak sobie myślę, że patrząc na to wszystko w dłuższej perspektywie, jedno jest pewne. Nikt nie spodziewał się tak zwariowanego roku, i myślę, że poza bardzo specyficznymi i wąskimi obszarami czy też osobami, to w ogólnym rozrachunku, raczej niewielu z nas życzyłoby sobie powtórki w 2021. Ale czemu właściwie o tym mówię i dzielę się z Tobą swoimi przemyśleniami, często filozoficznymi? Otóż mówię o tym wszystkim, dlatego że nie sposób podsumować 2020 roku bez dobrego zobrazowania sytuacji. W końcu dla e-commerce to też był rok dużych wyzwań, których jeszcze w grudniu 2019, kiedy nagrywałem odcinek o trendach na 2020, no raczej nikt się nie spodziewał. Gdybym powiedział firmie ze sprzętem sportowym, Takim do uprawiania fitnessu w domu, że w marcu zabraknie jej sprzętu i nie będzie wyrabiać się z obsługą i wysyłaniem paczek na magazynie, no to usłyszałbym prawdopodobnie zbiór nie do końca miłych słów, prawdopodobnie też o moim zdrowiu psychicznym. A przecież tak właśnie dokładnie było. Prześledźmy więc zatem, jak to wszystko wyglądało w praktyce. 2020 rok e-commerce zapowiadał się na początku zupełnie normalnie. Ja i nie tylko ja, bo wielu innych ekspertów też, przewidywaliśmy, że będzie to przede wszystkim rok wzrostów i inwestycji firm w nowe technologie. Czyli ogólnie biorąc, że w sprzedaży elektronicznej będzie fajnie, rozwojowo i na bogato. Zresztą już od wielu lat mówi się, że firmy, które jeszcze nie sprzedają w sieci, zaczynają tracić coraz więcej w stosunku do konkurencji i 2020 rok miał te różnice po prostu pogłębiać. No i tak to sobie po malutku wszystko płynęło i płynęło, aż przyszedł 13 marca. No piątek. Pamiętam tę datę bardzo dobrze, bo to był ostatni dzień, w którym spotkałem się z klientem w sprawie wdrożenia nowego projektu e-commerce i jeszcze po spotkaniu wpadłem na siłownię, która wtedy była wyjątkowo pusta, nawet jak na porę, bo to było coś koło 15, czyli taki moment, w którym już dość dużo ludzi tam powinno być. W mojej ocenie 2020 rok trzeba by osobno analizować i wspominać dla okresów do 13 marca i do okresu po 13 marca. Do 13 marca było dość sielankowo, a 13 marca wydarzyło się coś, co zdefiniowało kolejnych 9 miesięcy w sprzedaży elektronicznej, w sprzedaży w ogóle i ogólnie w społeczeństwie w Polsce. To właśnie tego dnia został wprowadzony w Polsce stan epidemiologiczny, a co za tym idzie, no nazwijmy to wprost grube obostrzenia w funkcjonowaniu sklepów stacjonarnych, czy może nawet bardziej w ogóle biznesów, i do tego wszystkiego pojawiły się ograniczenia dla ludzi w poruszaniu się, czyli mówiąc krótko lockdown, chociaż były różne fikusne nazwy na temat tego, co się wydarzyło. Ten moment i jego późniejsze konsekwencje trzeba rozpatrywać na przynajmniej trzech najważniejszych poziomach. Pierwszym puzzlem w tej układance były firmy. I tutaj wystąpiło tak naprawdę kilka różnych scenariuszy. Przede wszystkim konsekwencje dla danej firmy były wypadkowo tego, czy ta firma została ograniczona w sprzedaży offline'owej, czy miała zdywersyfikowane kanały sprzedaży również na online, czy była to firma B2B czy B2C, i na koniec w jakiej branży sprzedawała swoje produkty. Zobacz, że to daje dość sporo różnych kombinacji i prawdę mówiąc, wszystkie z nich wystąpiły na rynku. Skrajny negatywny przypadek to były firmy, które sprzedawały tylko za pomocą salonów stacjonarnych, nie miały w ogóle sklepu internetowego i zostały zamknięte. No tam było po prostu pozamiatane, bo właściwie taka firma mogła albo szybko się przebranżowić co nie zawsze jest takie proste albo odpalić sprzedaż w internecie no albo zacisnąć zęby i jakoś wytrzymać w międzyczasie odcieplając swój wizerunek, na przykład działalnością charytatywną. No aha, jeszcze przy okazji tu ważne jest to, że tak na dobrą sprawę tu nikt nie wiedział, ile to zamieszanie potrwa. Chociaż raczej przewidywania na początku pamiętam, że były na poziomie tygodni, może dosłownie paru miesięcy. Więc tak naprawdę każda decyzja biznesowa była obarczona jakimś ryzykiem. Trzeba dodać, że zmiany były ogłaszane w cyklach dwutygodniowych, więc dawało to jakieś złudzenie, że wystarczy się chwilę pomęczyć, a potem będzie dobrze. Zazwyczaj nie było, co też niezbyt pomogło. Czyli to był taki zły agile, że były sprinty co dwa tygodnie i co dwa tygodnie zamiast coś fajnego to się pojawiały coraz trudniejsze informacje i ten projekt pandemiczno-koronawirusowy sobie tak staczał się i staczał. Na drugim biegunie, czyli ten skrajnie przypadek pozytywny, to firmy, którym nic się nie zamknęło, miały dobrze zdywersyfikowaną sprzedaż w internecie, a w ich segmencie wystąpił na dodatek zwiększony popyt. I było kilka takich branż, o których można powiedzieć, że pandemia i ogólnie 2020 rok był bardzo dobry. O nich jeszcze dzisiaj wspomnę, ale warto tutaj powiedzieć, że w tym. W konkretnym przypadku też oczywiście występowały problemy. No bo nagle trzeba było obsłużyć pik, do czego nie wszystkie firmy były przygotowane, a przy okazji zaczęło brakować towaru, bo porozrywały się na przykład łańcuchy dostaw, więc niby za dużo zamówień to problemy, które każdy chciałby mieć, no ale jednak były to problemy. Pomiędzy tymi skrajnościami były. Wszystkie odcienie szarości, czyli na przykład firmy B2B, które co prawda mogły handlować, ale musiały nauczyć się sprzedaży bez udziału handlowców w terenie, albo umożliwiając swoim klientom realizację zakupów samoobsługowo, albo przenosząc budowanie tych relacji do internetu, co jak już wiesz, nie było takie proste. Inny przykład na skali szarości to firmy, które miały zamknięte oddziały, ale miały porządnie rozbujany e-commerce. Tutaj z kolei bardzo duże znaczenie miała skala prowadzonej działalności. Niektórym udawało się wyrównać straty, bo zmieniły się oczekiwania klientów, innym nie. No i łatwo sobie to wyobrazić: jeżeli firma miała sklep internetowy i 100 oddziałów w całej Polsce, no to trudno było wszystkich klientów z tych 100 oddziałów przenieść do internetu, więc to przeniesienie nie dało takiego przychodu, jaki dałoby po prostu funkcjonujące oddziały. Dużo też zależało w tym wszystkim od samej branży, bo niektóre musiały się zmierzyć w ogóle ze zmniejszonym popytem, więc dużo w oddziałach nikt nie kupował, bo były zamknięte. No to w internecie też to raczej spadło, bo były ważniejsze wydatki. Więc z punktu widzenia biznesu, od 13 marca 2020 roku płynął pod znakiem dużego zamieszania, które ogólnie było związane albo z za małą sprzedażą, albo z za dużą sprzedażą. Dla e-commerce oznaczało to przede wszystkim powstanie kilku tysięcy nowych sklepów internetowych i bardzo, bardzo duże inwestycje w sprzedaż, w magazyn i w logistykę. Gdybyśmy się cofnęli o rok, to wtedy mówiłem, że e-commerce będzie się rozwijał. To, czego nie przewidziałem i mi umknęło, to fakt, że w jeden rok rozwinął się na poziomie około trzech, może nawet czterech lat, no a może nawet więcej. Nic tak nie zmotywowało firm do cyfrowej transformacji jak pandemia i nic nie przyspieszyło procesów decyzyjnych. Chyba najlepiej obrazują to prognozy wartości rynku. Dla B2C prognozy, które miałem okazję przeglądać, wahają się między 80 a 100 miliardów złotych. Jeszcze oczywiście nie ma potwierdzenia w raportach, ale nie brzmi to jak jak jest science fiction. Czyli przy dobrych wiatrach segment B2C urośnie nawet dwukrotnie w stosunku do poprzedniego roku. Z B2B nie znalazłem niestety prognoz, ale od kilku lat mówiło się, że w 2020 wartość rynku zakręci się w okolicach 350 miliardów złotych. Nie będę strzelał jakąś bardziej fikuśną liczbą, ale sądzę, że będzie o wiele wyższa niż te prognozy, bo one są sprzed paru lat. Tym bardziej, że w B2C był taki skok, więc myślę, że tutaj też można się tego spodziewać. Więc w ogólnym rozrachunku firmy na e-commerce zarobiły dużo więcej niż przewidywano, ale to czy w konkretnej firmie oznaczało to wzrost przychodów w ujęciu całościowym, to już była bardzo indywidualna sprawa. Tak to wszystko wyglądało z punktu widzenia firm. Drugi poziom analizy wydarzeń po 13 marca to ludzie. Jak koronawirus wpłynął na społeczeństwo? Podzielił ludzi na trzy grupy. Na pewno była grupa, która postanowiła się izolować. To znaczy, kontakt z rzeczywistością został w tej grupie ograniczony do minimum. Ludzie starali się unikać tłumów, a z domu wychodzili raczej z musu niż dla zabawy. I warto tutaj powiedzieć, że zakupy to bardziej zabawa niż mus. Była też grupa, która żyła tak jak żyła, i ograniczały ją jedynie obostrzenia odgórne, czyli np. zakaz handlu w poszczególnych branżach. Ta trzecia grupa to ludzie pomiędzy, czyli tacy, którzy najchętniej żyliby tak jak grupa druga, ale jak zobaczyli kolejki do sklepu, bo nawet nie mówię o tym, co się działo w samym sklepie, no to mówili nara i szli do domów. I tak się to już ciągnie dziewiąty miesiąc, z tą różnicą, że sytuacja mocno zmienia liczność poszczególnych grup. No bo raz obostrzenia są większe, raz mniejsze, podobnie z liczbą zachorowań. Przykładowo, na wakacje, kiedy wszystko się w miarę ustabilizowało nad Polskim Morzem, można było odnieść wrażenie, że świat wrócił całkowicie do normy, no a potem na jesień przypomnieliśmy sobie, że jednak nie. Wyłania się stąd jeden wniosek dla sprzedaży elektronicznej. Otóż, jeśli te zmiany w tym, jak funkcjonowali ludzie, miały mieć wpływ na e-commerce, no to raczej pozytywny, bo jeśli ktoś kupował online, to dalej kupował online. Ale jeśli ktoś tego nie robił, bo na przykład nie czuł się z tym komfortowo, albo nie był zbyt biegły technologicznie, to teraz zmieniły się reguły gry. Przy założeniu, że człowiek chce się izolować, to niezależnie od wieku i preferencji zakupowych, po prostu nie było wyjścia, więc e-commerce raczej mógł tylko rosnąć. No i urósł, o czym świadczyły zaktualizowane prognozy w raportach. I jeśli miałbym wskazać swoją ulubioną liczbę w 2020 roku i chciałbym, żebyś ty też ją zapamiętał, to z pewnością będzie to 73. To właśnie 73% internautów w raporcie e-commerce w Polsce 2020 zadeklarowało, że dokonało kiedyś zakupu w internecie. To odpowiada około 20 milionom Polaków, czyli lekko ponad połowie społeczeństwa. I sama ta liczba jest duża, ale jeszcze ważniejsze jest to, że e-commerce zaliczył wzrost o 11 punktów procentowych, gdzie dla porównania w poprzednim roku wzrost był tylko o 6. Jeśli spojrzysz w ogóle na ten raport, to zobaczysz, że w zasadzie już każda grupa docelowa ma swoją reprezentację w internecie i aktywnie kupuje. Oczywiście po pandemii ten trend może się odwrócić i ci ludzie, którzy przyzwyczajali się do e-commerce, jak otworzy im się galerie, to szybko się odzwyczają. Natomiast te wzrosty i tak są niebagatelne, i ten odpływ na pewno też nie będzie stuprocentowy. Zresztą omawiałem to też w odcinku 19, więc jeżeli chcesz lepiej zgłębić statystyki z raportu e-commerce w Polsce 2020, Warto posłuchać, bo jest tam dużo fajnych i takich inspirujących danych. Więc w kontekście ludzi, 2020 rok zwiózł e-commerce'owi bardzo dużo nowych klientów, którzy prawdopodobnie zostaną na dłużej. I dzięki temu, przy okazji, dość skutecznie wytrącił argument pod tytułem Moich klientów nie ma w sieci. Cóż, no, najprawdopodobniej są, więc warto, jeżeli jeszcze ciebie tam nie ma. No to warto się w tym internecie pojawić. Ostatnie spojrzenie na komersową rzeczywistość pandemiczną będzie z punktu widzenia potrzeb zakupowych. Najważniejsze w tym wszystkim było tak naprawdę to, że ludzie zamknęli się w domach lub zostali zamknięci w domach wbrew własnej woli, zgodnie z własną wolą, nieważne, ale ten jeden fakt bardzo istotnie wpłynął na ich decyzje zakupowe. Z jednej strony siedzenie w domu oznaczało konieczność zabicia nudy, zbudowania sobie stanowiska pracy i też do nauki, a z drugiej siedzenie w domu to zupełnie inne potrzeby dotyczące na przykład ubioru, no bo i tak nie bardzo było się gdzie stroić. Poza tym czasami człowiek siedział w domu, bo miał home office, a czasami bo stracił robotę. Bardzo dużo ludzi tak naprawdę no, nie wiedziało, co będzie z ich pracą w perspektywie kilku następnych miesięcy, a to z kolei wpłynęło na ograniczenia w wydawaniu pieniędzy. To z kolei pokazuje raport OmniCommerce kupuje wygodnie, według którego 33% internautów zrezygnowało z zakupów przyjemnościowych, a 55% ograniczyło większe zakupy, czyli na przykład wyposażenie domu. Zresztą raport Omnicommerce kupuje wygodnie też był omawiany w podcaście i był to odcinek 17, więc znowu, jeżeli czujesz potrzebę zgłębienia tamtych statystyk, to e, znajdziesz się w tamtym odcinku. Ja uważam, że warto, bo tam też było dużo fajnych informacji, szczególnie w kategorii omnichannelowej, co jak wiadomo jest cały czas trendem i cały czas strategią, którą no, coraz bardziej warto u siebie po prostu wdrożyć. Ale wracając do tematu. Co z tych zmienionych potrzeb użytkowników właściwie wyniknęło? Branże, które dostały wiatru w żagle na mocy zmienionych potrzeb, to na pewno drobna elektronika, spożywka, akcesoria fitness do ćwiczenia w domu, gry i zabawki. Czyli, no, generalnie te branże, które pozwoliły ludziom jakoś wytrwać tych kilka miesięcy w domach, zarówno prywatnie, jak i służbowo. Był taki moment, że kamery internetowe kosztowały naprawdę bardzo duże pieniądze, bo zaczęło ich po prostu brakować, a ludzie potrzebowali ich do telekonferencji. Gorzej zdecydowanie miało fashion i luxury, czyli branże, które nie do końca są tymi branżami pierwszej potrzeby. One po prostu padły ofiarą zaciskania pasa. No, z uprzejmości nie wspomnę o sprzedaży biletów na koncerty, bo to już jest w kategorii niehumanitarne. Z problemami w związku z tym, tak naprawdę musieli zmierzyć się wszyscy, bo za mało zamówień to na pewno nic fajnego, ale za dużo na dobrą sprawę też, szczególnie z porozrywanym łańcuchem dostaw. Znam takie historie, gdzie zamówienia mój klient miał już w kwietniu, a przewidywane dostawy z Chin miały przyjechać w sierpniu. No, i naprawdę można się wściec, jeżeli okazja życia przelatuje przed oczami, no bo były segmenty w Polsce, gdzie jedna firma nie miała, co prawda, na magazynie, ale druga jeszcze tak, więc ta druga miała Eldorado, a ta pierwsza się wściekała. W tym całym zamieszaniu można mówić, która branża miała lepiej, a która gorzej, ale trzeba powiedzieć, że wygrał tak naprawdę cały e-commerce, który przez to, co się wydarzyło z Masthev, stał się często dla firm to be or not to be. Co było widać szczególnie w popłochu, z jakim niektóre firmy szukały możliwości szybkiego wejścia w online. Branża poznała w 2020 roku historię wdrożeń sklepów w kilka dni, pomijając już skuteczność tego typu projektów, bo no, trudno wdrożyć skuteczny e-commerce tak krótko, ale oczywiście sklep internetowy dało się tak szybko postawić. I oczywiście nie wszędzie internet był remedium na wszystkie problemy, bo trzeba pamiętać, że na przykład dla takiej branży fashion przeniesienie klientów do internetu wcale nie musiało oznaczać wyjścia na plus w ujęciu rocznym. Tak jak mówiłem, zależy to w dużej mierze od popytu, od ilości zamkniętych salonów, od tego jak długo te salony były zamknięte, jaki był poziom cenowy, na jakim sprzedawane były produkty itd. Ale przynajmniej e-commerce dawał firmom realne szanse na załagodzenie konsekwencji. Więc, na szybko podsumowując, pandemia w koronawirusa w 2020 roku zmieniła oblicze e-commerce w sposób nieprzewidywalny, głęboki i na wielu różnych poziomach. Spowodowała przy tym wiele problemów, ale dała też porządnie niektórym branżom zarobić. O tym jakie będą skutki w 2021 roku dowiesz się już w kolejnym odcinku, w którym omówię trendy na 2021 rok i od razu zapowiem, że będzie mała niespodzianka, więc warto tutaj zajrzeć. Na koniec powiem ci jeszcze o pięciu rzeczach, na które moim zdaniem warto było zwrócić uwagę w mijającym roku. W kolejności losowej, więc nie przyzwyczajaj się. Numer jeden. Dynamiczny rozwój usługi odbiorów zamówień poza miejscem zamieszkania lub pracy, czyli kioski i automaty paczkowe i inne punkty odbioru. Tutaj szczególnie widać rozwój automatów paczkowych i nic dziwnego, bo w raporcie e-commerce to właśnie automaty paczkowe zajęły pierwsze miejsce w kategorii najczęściej wybieranych form dostaw podczas zakupów przez internet. Prym w tej grupie wiedzie oczywiście InPost i paczkomaty, ostatnio nawet Rafał Brzoska chwalił się na Linkedinie paczkomatem numer 10000. Sama aplikacja InPostu też w ostatnim roku bardzo fajnie się rozwinęła i już kilka razy złapałem się na tym, że myślałem, że niewiele więcej już się da wykręcić z paczkomatów, a potem dziwiłem się, że jednak się da i to przecież było takie oczywiste, tylko ja na to nie wpadłem. Na przykład ostatnio przy wdrożeniu możliwości nadawania bez konieczności robienia żadnych wydruków, no, czyste szaleństwo i tak duże ułatwienia, że aż boję się pomyśleć, co będzie następne. Jeśli jeszcze w swoim sklepie nie wdrożyłeś opcji dostawy do paczkomatu, czy innego punktu odbioru, których jest powiedzmy w miarę dużo, no to na pewno czas to nadrobić. Druga ważna sprawa to wejście Allegro na giełdę. Wejście głośne z pompą. I przede wszystkim potwierdzające, że e-commerce w Polsce ma się świetnie i generuje pieniądze. W ogóle dalszy rozwój naszego marketplace'u może być bardzo ciekawy i będę na pewno zwracał w przyszłym roku na to bardzo dużo uwagę. Szczególnie, że za chwilę w tym segmencie może pojawić się bardzo poważna konkurencja w postaci Amazona. No a już nawet na naszym rynku rosną inne Marketplace'y typu MP i wydaje się, że tutaj kondycja i w ogóle sposób rozwoju marketplace w przyszłym roku może być super ciekawy. Numer 3 to ogólna zmiana dynamiki rozwoju e-commerce z jednej strony, znacząco urosła liczba sklepów w polskim internecie. Mówi się nawet o ponad 10 tysiącach nowych. Z drugiej strony, sam proces cyfryzacji też przyspieszył, bo o ile kiedyś firmy potrafiły zbierać się miesiącami do podjęcia decyzji, o tyle dzisiaj o wiele łatwiej im te decyzje przychodzą. No bo często nawet nie ma za bardzo innego wyjścia, i to dotyczy i firm B2B, i B2C, i tej szczególnej grupy, czyli producentów, więc generalnie wszystko nabrało takiej fajnej dynamiki i tempa. Sam proces rozwoju sklepów też zmienił się na bardziej zwinny, bo tak naprawdę nie wiadomo, co przyniesie jutro, więc planowanie na pół roku do przodu i budowanie jakichś wielkich koncepcji. Po prostu może nie mieć sensu, i ludzie coraz częściej od tego odchodzą. I w tym kontekście, podejście waterfallowe, szczególnie przy nowych wdrożeniach, gdzie zakres ustala się przed rozpoczęciem prac, coraz bardziej traci sens. I ja to też obserwuję, że już nawet firmy nieśmiało mówią o tym, że takie wdrożenia typowe Agile'owe mogą być dla nich lepsze, co jeszcze parę lat temu było właściwie nie do pomyślenia. Czwarta rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o mijający rok, to rozwój branży spożywczej w internecie. Tak naprawdę e-grocery to jest chyba największy zwycięzca pandemii, szczególnie w kontekście samego rozwoju branży. Sieci spożywcze naprawdę poważnie podeszły do walki o internet, szczególnie w sytuacji tego, że Tesco zwinało się z Polski i pandemia hulała sobie w najlepsze i ludzie potrzebowali po prostu jedzenia sklepy poradziły sobie z wyzwaniami na wiele różnych sposobów umożliwiając na przykład rezerwacje realizując własne dostawy niektóre sklepy próbowały radzić sobie za pomocą takich narzędzi jak Glovo Uber i tak dalej czyli generalnie za pomocą zewnętrznych kurierów no i nawet mniejsi gracze próbowali brać udział w tym wyścigu na przykład oferując lokalną dostawę nawet jakimś tam własnym kurierem w tej branży na pewno jeszcze będzie się dużo działo i, i Grocery tak naprawdę ma pełny rozkwit jeszcze przed sobą, więc jeżeli gdzieś pracujesz w branży spożywczej, to, to jest naprawdę fajny moment do tego, żeby uderzać do e-commerce'u. I ostatnia rzecz, która w mojej ocenie była ważna, to pojawienie się Google Analytics 4. Nie ma się co czarować, analityka pozostawia w wielu sklepach jeszcze dużo do życzenia i być może ta zmiana spowoduje, że będzie trochę więcej jakościowych danych, a tym samym lepszych wyników. No i tyle. Tak właśnie moimi oczami wyglądał rok 2020. 20. Jeżeli czujesz, że czegoś tu zabrakło, a warto o tym wspomnieć, daj mi znać, wrzucę to do notatek, do odcinka, i zrobi nam się z tego może taka kapsuła czasu, która pokazuje, jak szalony i na swój sposób inny był mijający już rok. Podsumowując, rok trudny, nieoczekiwany, i mam nadzieję, że rok inny niż wszystkie, w tym pozytywnym znaczeniu, to znaczy 2021 nie będzie już tak wyglądał. Dla polskiego e-commerce 2020 rok był okresem wielu zmian, wyzwań i inwestycji. Z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, że w 2021 rok wchodzimy pełną parą ze sprzedażą elektroniczną, która jest wykorzystywana przez praktycznie cały przekrój społeczeństwa. To naprawdę dobry prognostyk na kolejne lata. Chociaż jeśli miałbym Ci na koniec czego życzyć, to przede wszystkim tego, żeby były trochę bardziej przewidywalne. Pamiętaj, żeby dać znać, jeśli chcesz coś uzupełnić lub podzielić się swoją perspektywą na 2020 rok. Zanim sobie pójdziesz, standardowo moja prośba. Jeśli uznałeś odcinek zawartościowy, wartościowy, podziel się linkiem do strony Marekkich.pl lub linkiem do tego odcinka, czyli Marekkich.pl łamane na 029, tak jak numer odcinka, z jedną osobą, która według ciebie potrzebuje tej wiedzy. Pomożesz i EA, i mi będę ci za to bardzo wdzięczny. Jeżeli chcesz pozostać w kontakcie, możesz śledzić mnie w social mediach, są fanpage sztuki e-commerce. Mam też konta prywatne i na LinkedInie, i na Facebooku, więc. Gdzie byś nie uderzył tam nie znajdziesz, warto ze mną być w kontakcie, bo będziesz po prostu na bieżąco. Dzisiaj to już wszystko, dzięki że wpadłeś i do usłyszenia następnym razem.